Witam w kolejnym odcinku, zagramy w Assassin's Creed. Kontynuujemy blok pamięci. O Jezu, chwilka. Blok pamięci drugi. Tutaj jest. Mamy zrobić tutaj Tamira w Tomaszku. I tak, dzisiaj postaram się dojść do czwartego bloku pamięci, gdyż pewnie go dzisiaj nie skończył, ponieważ to są trzy zabójstwa aż. Wątpię, żebym je skończył. Zdążę dzisiaj zrobić jeszcze. Ale postaram się zrobić dzisiaj jak najwięcej. Dobra, ostatnio skończyliśmy w Damaszku, przy drugiej fazie chyba w Damaszku była. Pamiętaj, złap się krawędzi, jeśli zaczniesz wpadać w czasie wspinaczki. Jak ostatnio sobie grałem trochę na moim koncie, tam Damian, to trochę map poszukałem, flag sobie znalazłem trochę. Nie, nigdy, naprawdę. Dobra. Czyżby musiał od początku? Altairze, dobrze cię widzieć. I to w jednym kawałku. Ciebie również, przyjacielu. Przykro mi z powodu tych kłopotów. Nie, chyba nie mówiliśmy jeszcze z nim, ale nie pamiętam dokładnie. Było tu już kilku twych braci. Och, gdybyś słyszał, co oni mówili. Jestem pewien, że zabiłbyś ich na miejscu. Nic się nie stało. Tak, nigdy nie byłeś zwolennikiem kodeksu, prawda? To wszystko? Przepraszam, czasami się zapominam. Co sprowadza cię do Damaszku? Niejaki Tamir. Al-Mualimowi przeszkadza jego działalność. Mam ją zakończyć. Zakładam, że Z tego, co się dowiedziałem, Tamir rządzi sukiem Al-Silah. Zbija fortunę na sprzedaży oręża i pomaga mu w tym wielu ludzi. Płatnerzy, kupców, bankierów. To największy handlarz śmiercią na tej ziemi. Czy znalazłeś sposób, żeby pozbyć się tej plagi? Na suku Al-Silah odbędzie się spotkanie w sprawie ważnej transakcji. Mówią, że to największy interes, jaki Tamir kiedykolwiek ubił. Będzie bez reszty pochłonięty pracą. Wtedy uderzę. Twój plan brzmi dość solidnie. Pozwalam ci wyruszyć. Dziękuję. Dobra. Aha! Co? Jak to ty? Niech stanie się wola Al-Mualima. Odpocznij tu, zanim się przygotujesz. Nie rozumiem. Jak to możliwe, że możemy już zabić go? Przecież nie miałem żadnych informacji. A możliwe! Czy my... Nie przypomina sobie, żebyśmy jakieś w ogóle te... Tak, chyba w piątym odcinku... Nie, w szóstym, siódmym? Nie, w którym odcinku. W ostatnim odcinku ważne jest to, że ten... Boże, chyba go zabiję, bo już mi wkurza. Gdzie jesteś? Co robisz? Co ja zrobiłam? Dzień, złodzieju! Pomocy, błagam pomocy! Dzień, złodzieju! Puść mnie, przecież nic nie zrobiłam! Tamahal! Niewierny! Tutaj jestem! No czemu nie? Ej, powinieneś dostać. Czeka te dwie. Sorry, ja ciągle kontrę próbuję ciągle robić. No dobra, cicho taram teraz. Gadam tutaj z kobietą jakąś, może no. Czarną jakąś. Tak. Straszne. Straszne. Mapa. Na pewno nie mogę sobie przypomnieć, żebyśmy w ogóle szukali jakichś informacji. Będę musiał zobaczyć odcinek i zobaczyć. Być może, że od razu nam pozwoli wyruszyć. Może i tak było, że jakieś informacje były już. Więc idziemy go zabić. Będzie jeden cel z głowy, z dziewięciu. Mam wiele rzeczy, wiele rzeczy. Wiele rzeczy, wiele rzeczy. Ciekawe jakich. Dzisiaj obniżam ceny. Tylko jeszcze jedno, że dopiero powiedzieliśmy do kogo ten. Kogo mamy przywołać, kogo mamy zabić.
kogo Mualinka kazał zabić. Już mogę? To nie mogę słuchać? Mogę. No jak słuchać? Proszę, nie możecie mnie wspomóc, jestem biedna, chora i głodna. Nie, dobra, to będziemy dobrze słyszeć. Nie, tylko parę moment. To co będziemy? My będziemy normalnie wszystko. Nie, nic nie rozumiecie, ja nic nie mam. Chyba jednak muszę zejść. Zajdę w takim razie. No. Gdybyś tylko zechciał spojrzeć. Nie obchodzą mnie twoje wyliczenia. Liczby nic nie zmieniają. Twoi ludzie nie wykonali rozkazu, przez co ja zawiodłem... Posłuchajmy trochę teraz go. No ba, jednego nubka. Potrzeba nam więcej czasu. Tak brzmi wymówka lenia lub nieudacznika. Którym jesteś? Żadnym. Widzę co innego. Powiedz mi, jak zamierzasz rozwiązać nasz problem? Ta broń jest potrzebna w tej chwili. Nie widzę rozwiązania. Moi ludzie pracują dniem i nocą. Twój klient tak wiele wymaga. A do celu wiedzie trudna droga. Gdybyś tylko produkował broń tak zręcznie, jak produkujesz wymówki. Zrobiłem co w mojej mocy. Co siedzą? Nie na ziemi. Może więc żądasz zbyt wiele? Zbyt wiele? Dałem ci wszystko. Beze mnie dalej zajmowałbyś się zaklinaniem węży. W zamian prosiłem jedynie, byś realizował moje zamówienia, a teraz mówisz, że żądam zbyt wiele? Śmiesznie lekceważyć. Spokojnie, Tamirze, nie chciałem cię obrazić. Opsy. Musisz trzymać język za zębami. Nie, przestań! Przyszło było słuchać jakieś są spowolnienia. Dopiero zaczyna. Nie, przestań! Przyszedłeś do mojego suku. Stanąłeś przed moimi ludźmi. Coś nie tak jest, no cię chyba. Nie śmiesz mnie obrażać! Grę od nowa zresetować, ale to już jak go zabijałem w podcinku. Gdzie? Gdzie? Twoje miejsce! Nie. Zostawcie ciało. Niech to będzie dla was nauczką. Nie! Zastanówcie, zanim mi powiecie, że czegoś nie da się zrobić. Wracać do pracy. Zaraz cię zabiję, spokojnie. Spokojnie, ludzie, zaraz go zabiję, będziecie mieli spokój. Żeby nas nie spojarzył, nie? Jak podejdzie do... Zamknij ryj! Rodzina choruje. A ja nie, ja też choruję, wiesz? No ja... Jezu! Głupia! Już nie powiem co. Tak jak miała z głowy, a potem musiała przeszkodzić, debilka. Zaraz mnie zabiją, będą się od nowa. Jest, dobra, udało się. Spoczywaj w spokoju. Zapłacisz za to. Tutaj nie będę robił tych. Ty i reszta was. Będzie ciągle leżał, nie będzie chodził. Na to, przyjacielu, że to ty zapłacisz. Nie będziesz już czerpać zysków z cierpienia. Bierzesz mnie za zwykłego handlarza śmiercią, uwieszonego u cycka wojny. Dziwny ze mnie cel, nie sądzisz? Dlaczego ja, skoro tylu innych robi to samo? Myślisz, że jesteś inny? O, ależ tak. Gdyż służę szlachetniejszej sprawie niż zwykły zysk. Tak jak moi bracia. Bracia? A, wydaje mu się, że jestem sam. Jestem tylko pionkiem. Mam rolę do odegrania. Wkrótce poznasz i innych. Nie puszczą płazem tego, co zrobiłeś. To dobrze. Nie mogę się doczekać, aż odbiorę im życie. Co za pycha. Ona cię zniszczy, dziecko. No, jest z głowy koleś. My teraz uciekniemy i będziemy kończyć odcinek. Tylko, że no, udało się uczynić, żeby nas nie zabili w tym czasie. A spokojnie całe życie. Nie pozwólcie mu uciec! Tak jak mówiłem, mam rację. W... od drugiej... Ole, szczęścia!
od drugiej części Asasyna szybciej się wspina. Tak myślę, bo widziałem teraz jak Andzia grał w Revelation, tam się bardzo szybko wspinał Asasyn, więc... To chyba z dwójki też jest. Albo od Revelation, nie wiem. To mi się zdaje, że od dwójki. Dobra. Szybko uciekliśmy. A, ja na drabinę wbiję, nie? O Boże, no musisz ich dręczyć? Musicie dręczyć? Nie, musisz. Mapa kolejna, która już piąta, pięknie. No jakbyś nie mógł wlecieć do tego, do Wiesandrego. Jak to kosztowało? Mało. Nie będę ustawał mieszkańca, ponieważ nie ma kontrę. A ja chcę kontrę. Będę wystartował, jak będę miał kontrę. Czyli pewnie teraz mi dadzą kontratak, więc będzie fajnie. Dobra, tutaj dobiegniemy w kolejnym odcinku. Żegnam się z wami, Marka.